Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 RP Przygody Krzyśka. Moi drodzy, witam was serdecznie, zaczynajmy. Wiecie skąd właśnie jedziemy? Właśnie Krzysio odwoził klienta. Odwoził go tam do domku, kawałek dalej. I jedziemy zdać samochód do bazy, bo Krzysio dalej pracuje jako taksówkarz. Jak widzicie, mamy już prawie 1500 funtów na koncie. Także Krzysio naprawdę ostro tutaj zasuwa taksówką od rana do wieczora, żeby zarobić na swoje marzenia. W międzyczasie jest zapisany także do klubu driftowego, natomiast ze względu na zmożone ostatnie opady śniegu, no próby i testy i treningi driftowe zostały przełożone na jakiś późniejszy termin, dopóki śnieg nie stopnieje. Także póki co drifty zostały wstrzymane. Jedziemy sobie samochód zdać, dlatego że już kończymy swoją pracę na dzisiaj i dostaliśmy ciekawą wiadomość od kolegi Krzyśka. Mirek do niego napisał, że ma bardzo ciekawą robótkę, a niestety jego pomocnik olał temat i nie przyszedł do roboty. No, niestety on sam sobie z tą robótką nie poradzi, dlatego prosi Krzyśka, aby ten mu pomógł. I musimy zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim trzeba dostarczyć samochód do naprawy od klienta. Klient kupił na aukcji, nie zgadniecie co, Lamborghini Aventadora. Tak, nie przesłyszeliście się, kolega Krzyśka Mirek będzie naprawiał Lamborghini Aventadora. No Mirek będzie naprawiał. Czujecie to? Już to się nadaje na jakiegoś mema czy coś takiego. Ale tak, Mirek podejmie się tej naprawy i teraz on sam zachodzi w głowę, dlaczego ktoś powierzył mu tak drogi samochód do naprawy. No, będziemy musieli rozwikłać tę zagadkę, bo sam jestem ciekawy, gościu, który kupił tego Aventadora na aukcji, także nie należy do jakichś bogaczy, więc ja sam chętnie dowiem się, jakim cudem on tego Aventadora dorwał. No i spróbujemy zrobić jeszcze jedną rzecz, bo w tym Aventadorze wysiadła skrzynia biegów. Zardzewiała i się rozleciała ponoć. Gościu dodaje gazu, Aventador stoi w miejscu lub jedzie bardzo powoli. W dodatku coś tam przerywa, no i generalnie dużo takiej roboty. Ja nie wiem, jak z V12 Mirek sobie poradzi w swoim garażu, ale zobaczymy. Już robił nieraz ciekawe projekty, teraz jest w trakcie naprawiania, remontowania takiego driftowozu. No wszystko zobaczymy u niego w warsztacie. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie dla Krzyśka. A my już zdajemy sobie taksówkę do bazy i jedziemy zobaczyć tego Aventadora. Ja się chętnie dowiem, jak on kupił tego Aventadora za tyle kasy. Ja się chętnie dowiem, a co dopiero Krzysio. Krzysio to już w ogóle, zobaczcie czym on jeździ. Ja pierniczę. Krzycho! Ty mnie tak nie strasz. O, tamten gościu nieźle zrobił. Tak nagle kierunek, no ale w sumie to i tak wina by była Krzycho. Dobrze, że zjechał te krzaki. Nic mu się nie stało. A Golf? Kurde, Golf jak to Golf. Już trochę zniszczony, widzicie, skrzynia biegów delikatnie zużyta, ale karoseria w porządku, tam o krzaczki się chyba nic nie stanie takiemu zardzewiałemu dziadowi, co? Dobra, Aventador, gościu z Aventadorem mieszka gdzieś tutaj w tej miejscowości. Także zaraz za chwilę do niego zajedziemy i zobaczymy, co to za fura. Dobra, miejsce spotkania jest zaraz tutaj nieopodal, przed jego garażem.
Jestem strasznie ciekawy tego Aventadora. Jak on go tak tanio kupił? A wy? Dobra. Jesteśmy już na miejscu. Poczekamy sobie gdzieś tutaj na podjeździe, na gościa. O rany, no to fantastyczna okazja! Widzę ten Aventador, naprawdę cudowna! Gość kupił go taniuszko, słuchajcie, wiecie za ile kupił go za 170 tysięcy funtów tego Aventadora. Także naprawdę tanio, problem w tym, że on ponad drugie tyle będzie musiał wydać na jego naprawę. No tak, Krzycho pogadał chwilkę. Czekaj, my tu ruszymy. Krzycho pogadał trochę z szczęśliwym posiadaczem tego Aventadora, z nowym szczęśliwym posiadaczem tego Aventadora. I okazało się, że on wiedział o uszkodzeniach tego samochodu, a i tak go kupił. Zobaczcie, jak to wygląda. Skrzynia biegów w 100% uszkodzona. Samochód przerywa, ledwo co jedzie. Jest potłuczony, karoseria chyba cała do wymiany, zardzewiała. A on go kupił, tak czy inaczej. Mało tego, jest to samochód popowodziowy i w dodatku po jakimś akcie wandalizmu. Co zresztą widać po karoserii, no jest zardzewiała. Jest pognieciona, jest potłuczony samochód, jest katastrofa. W dodatku skrzynia biegów totalnie przestała działać po powodzi. Jest problem, ledwo się tutaj biegi przełączają. Mamy zmianę biegów na łopatkach lub jakiś tam automat. Samochód podczas jazdy przerywa. No jest katastrofa. I on to kupił, i on to chce naprawiać. Ciekawe, czy dobrze na tym wyjdzie. Jeszcze chcę przyoszczędzić na dobrym serwisie. No i zadzwonił do Mirka, kolegi Krzyśka. Ciekawe, jak na tym wyjdzie. No, zobaczymy. Póki co musimy tym jakoś dojechać. Powiem wam, że mimo wszystko, że jest tak auto zniszczone, to nawet kopa ma. Jestem ciekawy. No, Krzysiek bardzo dobrze zna swojego kolegę Mirasa. Jak kolega Miras poradzi sobie z V12, z jakąś zaawansowaną skrzynią biegów automatyczną i ja nie wiem, czy akurat u Mirasa będzie odnawiał środek, ale no środek na pewno też jest zalany, przecież te wszystkie wloty wentylacyjne, przez nie woda mogła się dostać do środka i jakby osuszać ten samochód, wietrzyć, katastrofa. A w dodatku wymiana całej karoserii, powiem wam, ja tego nie widzę i na pewno nie pchałbym się w naprawę takiego auta. Bez kitu, gdzież to są potworne koszty. Ja nie wiem, czy nie lepiej byłoby kupić nowy taki samochód, niż naprawiać ten. W ogóle, patrzcie na to. Żeby jechać prosto, musimy mieć lekko kierownicę skręconą w lewo. Ej, ten samochód ma ponad 700 koni mechanicznych w standardzie, ale z takimi uszkodzeniami to on w ogóle nie chce jeździć. No nie ma się co dziwić, prawda? Zobaczcie, jak to wygląda z wierzchu chociażby. O, Krzycho! Jest totalna katastrofa. Na czwórce nie chce się zbierać.
A zobaczymy, co Milas na to powie. Czy jakoś zaradzi temu problemowi, czy też nie? Ale szybka fura, jest tylko strach jeździć czymś takim. Z taką prędkością, moi drodzy. 170 km na godzinę osiągnęliśmy tutaj. Dajcie spokój, przecież to jest strach na kołach. Milo poprosił Krzyśka, żeby mu pomógł trochę przy tym samochodzie, bo no będzie trzeba tutaj wymienić skrzynię biegów, a skrzynię biegów jest generalnie ciężko ściągnąć bez odpowiednich narzędzi, na których oczywiście Milo lubiał sobie zaoszczędzić przy swoim warsztacie, dlatego Krzycho będzie musiał mu pomóc przy tym. No nie szkodzi, jakoś sobie chłopaki chyba poradzą. Ten samochód ledwo co już zipie. No ledwo co daje radę, jakoś jeszcze do przodu jedzie i rzecz jasna, przyoszczędzone nawet na lawecie. Ja nie wiem, czy właściciel tego cudeńka liczy się z kosztami, jakie trzeba będzie zrobić, aby ten samochód naprawić. Ale to będzie istna katastrofa. No dobra, jesteśmy kurde u Miras and Company, zostawiamy furę. No i niech się szefo tutaj bawi. Znaczy trochę mu tam pomożemy przy remoncie, przy tym przyciągnięciu skrzyni biegów, ale kurde, dajcie spokój. Dajcie spokój. Ja bym się nie podjął zakupu takiego samochodu, moi drodzy. No, trzeba przyznać, że furka już okres świetności ma raczej za sobą. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu zardzewiała, trochę rdzy tam, trochę rdzy tu. No nie najlepsza opcja, prawda? Także co, zobaczmy, jak wygląda sytuacja ze skrzynią biegów. Weźmy sobie na podnośnik. Tutaj Krzycho w ogóle podjarany, bo zobaczcie. Kolega odnawia jakiś driftowóz. Co to może być? Jak myślicie? To wygląda jak Mazda RX-7, ale mocno przebudowana. No nie. Dobrze. Czyli co, podnosimy sobie samochód i zobaczmy, co się da z nim zrobić. Krzycho będzie tutaj jako pomocnik, ale coś tam pewnie się nauczy nowego. Więc tak, demontujemy koła, musimy się dostać do skrzyni biegów i ją zdemontować, a resztę już kolega sobie poradzi. No niestety, wiecie, jak to jest z tymi pomocnikami. Raz są, raz ich nie ma, zwłaszcza w takim małym warsztacie jak ten. Demontujemy, tutaj będziemy musieli wszystko chyba zdemontować, bo z hamulcami też sobie raczej poradzi. Tutaj chodzi o demontaż tej skrzyni biegów. Dobrze. Z tej strony demontujemy i półośkę z tej strony. Ok. To mamy zdemontowane i teraz możemy wziąć się chyba za skrzynię biegów. Aha, jeszcze został nam rozrusznik, ale będziemy musieli dostać się do niego od spodu auta. Dobrze, fura podniesiona. No i zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Rozrusznik cyk. Skrzynia biegów cyk. O rany, tutaj jeszcze zostało sprzęgło do wymiany. O. Jest trochę roboty. Najgorzej z tą skrzynią biegów. No Krzysiek musiał pomóc, bo to jednak ciężki klamot, a pomocnik, sami wiecie. Dobra, czyli co, nasza robota się tutaj już skończyła. Kolega sobie poradzi, bo tutaj jeszcze coś chyba z hamulcami.
A tak, z jednej strony tylko hamulce się skończyły. Dziwne, prawda? Tak jakby jedna część samochodu miała tylko hamować? Nie wiem, o co chodzi, no ale teraz widać, że z tej strony są tylko zużyte. Kurczę, ale autko bardzo, bardzo fajne, zobaczcie. Sportowa jakaś tam wersja, jeszcze jakaś usportowiona dodatkowo wersja Aventadora. Właściwie to samochód już sam w sobie jest mega sportowy. A tutaj mamy jeszcze taką wersję super veloce. Możemy nawet ten... to możemy ściągnąć? Ohuhu! Możemy ściągnąć ten ruchomy tylny spoiler, który został unieruchomiony w tej wersji Aventadora. O kurczę, tego... Ja chciałem otworzyć drzwi, ale w sumie na podnośniku nie ma jak. Fajnie wygląda to wnętrze. Krzysiek się jara wszystkim. Ten samochód go zainteresował. Chociaż jak na driftobus, strasznie szerokie kapcie z tyłu, prawda? Strasznie szerokie, to musi naprawdę produkować dużo dymu. I zobaczcie, co to jest? To jest silnik? Nie no, silnik mamy chyba z przodu. To jest wankiel. A tu z tyłu mamy chyba jakieś chłodzenie albo coś dziwnego. Ciekawy projekt, co? Słuchajcie teraz, co jest. Dzwonił do Krzyśka stary szefo powiedzieć... Oh. Zaprosić go. Zaprosić go na nocny, nielegalny wyścig. Czujecie to? I powiedział, żeby pod żadnym pozorem nie mówił o tym mamie. I żeby mamie powiedział, że był u kolegi pomagać mu w naprawie samochodu w jego warsztacie. No wiecie, jest sobota wieczór, także jutro niedziela, nie musi iść do pracy Krzycho. Także jak najbardziej szefo wysłał po Krzycha taksówkę. Krzycho dostanie samochód, będzie to Ford Puma, stuningowany samochód. Dostanie swój samochód na wyścig gotowy. I Krzycho normalnie będzie się ścigał i będą na niego stawiane zakłady. Oczywiście szefo zapytał go, czy zgadza się na taki obrót spraw. No, jak się pewnie domyślacie, Krzycho długo się nie zastanawiał. Także widzicie, szefo cały czas pamięta o Krzyśku. Tylko wiecie, no, wiecie jak szef się dorabia. Dorabia się w taki sposób, że on organizuje zakłady. No i to jest takie trochę na lewo, trochę na prawo, wiecie jak to jest. No i tak właśnie było szefa stać na Mercedesa C63 na Mercedesa AMG 6x6 G-klasę. I pewnie na wiele innych zabawek, o których Krzycho nawet nie wie, dlatego że już z szefem od dłuższego czasu nie współpracuje, a sam na własną rękę próbuje nauczyć się driftu, zapisując się do szkółki driftowej. No póki co zajęcia są zawieszone na jakiś czas, ale myślę, że w niedługim czasie zostaną wznowione. Także co, jedziemy sobie, słuchajcie, na nocny wyścig. I dojechaliśmy sobie na miejsce, gdzie będzie się zaczynał nocny wyścig. Kilka osób już obstawiło na Krzyśka, także zobaczymy jak mu pójdzie. I uwaga, startujemy. Kurde, jakie tu są fury. Ja nie wiem, czy Krzycho da radę. O, spychają się. Kurde, tutaj się nie patyczkują na tych wyścigach. Dawaj Krzycho, dasz radę. Nie poddawaj się. Ale ci są, jakie oni mają fury, jakieś Astony Martiny, Lambosy i tak dalej. I Krzycho jakimś Fordem Pumą, ale stunigowanym. Jaki kozak z niego, zobaczcie jak się trzyma drogi. Ciężko będzie ich dogonić, bardzo... O, strohamowy! Dawaj Krzycho! Nie wiem, czy coś z tego samochodu będzie, jak będzie tak dalej. Było lekkie otarcie. Kurczę, tu jakieś zderzenie. Dobra, nie będziemy już chyba ostatni.
Dawaj, Krzyko. Ciśniemy to. Rzuca. Przy świetle księżyca, zobaczcie, w pełni. Ostro hamować. Ole, poszedł, skubany. No i mimo, że Krzysiek bardzo się starał na tym wyścigu, żeby wypaść jak najlepiej, to niestety skończył na ostatniej pozycji. W międzyczasie ludzie szefa podstawili furkę Krzyśka, także może sobie spokojnie wrócić do domku. No troszeczkę się przejął Krzych o tym, że przegrał ten wyścig, ale z drugiej strony szef go pocieszył, że pierwszy wyścig prawie zawsze się przegrywa i nie ma się czym przejmować. Zresztą miał no troszeczkę jednak gorszy ten samochód niż pozostali, bo tamci mieli jakieś Astony Martiny, jakieś Lamborghini Huracany. No Krzycho dostał mocno porobionego Forda Pumę, to jest taki mały wariat, dużo mocy, napęd na 4 koła, także naprawdę bardzo dobrze przygotowany samochód, ale to był taki tuning bardziej na rajdy, a nie na takie szosowe jazdy, mimo to tutaj trochę tego śniegu napadało i no, trzeba było troszeczkę lepsze opony założyć, może bardziej, nie wiem, szosowe czy coś takiego. Ford Puma radził sobie dobrze tylko w miejscach, gdzie były no, zaśnieżone drogi. Tutaj, gdzie był asfalt, no to niestety opony zimowe niezbyt dobrze działały i troszeczkę słaba przyczepność była, dlatego finalnie no, było trudno wygrać. Dodatkowo charakter tego samochodu bardzo nerwowy i Krzysiek po prostu nad nim nie zapanował za dobrze. I szef opowiedział jedną rzecz, żeby na wyścigach następnym razem, jeśli będzie taka możliwość, już zaspoilerował, no nie, Krzychowi. Jeśli będzie taka możliwość, to żeby nie starał się samochodem driftować na zakrętach, jak to lubi robić, bo wtedy bardzo dużo czasu i prędkości się traci podczas driftu. Jeśli ścigasz się na czas czy na pozycję, no to trzeba te zakręty pokonywać bardziej precyzyjnie, bardziej na przyczepność, a nie tak, żeby cały czas driftować. I Krzycho sobie to zapamięta, no ale on strasznie lubi wchodzić się w zakręty ślizgiem, więc nie mógł się powstrzymać, mając pod kopytem taką fantastyczną furkę z taką mocą. Więc troszeczkę poszalał, ale no nie wyszło mu to na dobre.
Szef opowiedział, że prześle mu przelewem jakieś hajsy, żeby nie czuł się jakiś tam poszkodowany, bo też za udział w wyścigach, za ryzyko i tak dalej, kierowcy dostają od czasu do czasu jakieś pieniądze. No, szef mówił, że mimo, że to tylko, że to ostatnie miejsce, to będzie tylko jakieś tam 500 funtów, co dla Krzycha i tak jest nieprawdopodobną kwotą. Skoro ostatni gościu na ostatniej pozycji dostaje 500 funtów, to ile dostaje na przykład ktoś, kto jest na piątej pozycji? Chociażby, no nie? Tak sobie Krzycho zaczął myśleć. No nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejne odcinki z przygód Krzyśka. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się. Na razie. Hejas!